Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Ja nazywam się Łukasz Lasman i zapraszam na webinar Krążek Stawowy Dwubiegunowy Nieprzyjaciel. Więc pierwsze pytanie, dlaczego dwubiegunowy nieprzyjaciel? Skąd ta nazwa? Ano dlatego, że krążek rzeczywiście posiada dwa bieguny. Posiada biegun przedni, posiada biegun tylny. Przedni biegun ma 2 mm, tylny biegun ma 3 mm, a pomiędzy nimi jest cieniutka warstwa pośrednia. Ta warstwa ma około 1 mm, dlatego tak często ulega. Perforacją naszych pacjentów. I drugi powód, dlaczego nazywałem ten webinar dwubiegunowy nieprzyjaciel, jest dlatego, że krążek, podobnie jak osoba z, oso z chorobą afektywną dwubiegunową, jest bardzo nieprzewidywalna. I tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy stanie się naszym przyjacielem, a kiedy będzie naszym nieprzyjacielem. Więc spójrzmy sobie, jak wygląda krążek, który rzeczywiście jest naszym sprzymierzeńcą, który jest naszym przyjacielem. Tak jak widzimy sobie na tym schemacie, mamy kłykieć, mamy dół stawowy i mamy wyniosłość stawową, a krążek powinien być dokładnie między tym kłykciem i między wyniosłością stawową. W momencie, kiedy zaczynamy otwierać buzię, w momencie, kiedy zaczynamy wysuwać żuchwę, krążek powinien być cały czas pomiędzy naszym kłykciem i pomiędzy naszą wyniosłością stawową. Nie powinno tam być żadnego ruchu. Nie powinno być żadnego ruchu, dlatego że mamy bardzo dużo więzadów, które stabilizują krążek w odpowiednim położeniu. Więc różnica między krążkiem, który jest naszym przyjacielem, a krążkiem, który jest naszym nieprzyjacielem, wygląda tak, jak widzicie Państwo na, na filmie. Kiedy krążek jest naszym nieprzyjacielem, stanowi przeszkodę w ruchu do przednim. Dlatego, że najpierw zaczyna ściskać ten krążek, przybliża się do tego tylnego bieguna i dopiero później na niego wskakuje, w zależności od tego, jakie rzeczywiście jest to przemieszczenie. Więc już wspomniałem, że są pewne struktury, które będą stabilizować nasz krążek, które będą przeciwdziałać temu, żeby krążek uległ przemieszczeniu w którąś ze stron. I te struktury to przede wszystkim więzadła. Niestety, bardzo często pacjenci, którzy przychodzą do mnie, do gabinetu, to są pacjenci, którzy przychodzą i mówią, że im klika, a to, co im klika, to absolutnie nie jest krążek. To, co im klika, tak jak widzicie na filmie, zobaczcie jeszcze raz: to, co widzimy pod skórą tutaj, to jest przemieszczający się kłykieć, to jest podwichnięcie kłykcia. To jest podwichnięcie kłykcia, to jest hipermobilność, czyli u tej pacjentki nie przemieszcza się krążek. To kłykieć przemieszcza się za daleko. Kłykieć powinien się zatrzymać na największej wypukłości wyniosłości stawowej i nie powinien przechodzić dalej. Bo kiedy przekroczy tę największą wypukłość, to mamy ten słyszalny dźwięk i mamy to bardzo widzialne przesunięcie pod skórą u naszych pacjentów, więc diagnoza w tym momencie na naszej karcie Master Level będzie podwichnięcie stawu. Więc jest. Bardzo dużo różnych dźwięków, które wydobywają się z naszych stawów. To jest w klasyfikacji Axela Bumana, to są tak naprawdę cztery grupy. Te grupy mają jeszcze podgrupy, i to dokładnie będzie Wam omawiać um, Julia podczas szkolenia. Będziemy sobie um, różnicować, czy to jest trzask więzadłowy, czy to jest trzask wynikający z adhezji krążka, czy to jest trzask wynikający z hipermobilności, czy częściowe, czy całkowite przemieszczenie krążka. Ale my dzisiaj nie będziemy wchodzić w ten temat. Skupimy się bardziej na takim bardziej klinicznym podziale i podziale, które wynika też z DCTMD, czyli z tych międzynarodowych standardów, które, do których powinniśmy się stosować. I to, co widzimy na naszej karcie Master Level w tej naszej diagnostyce, to jest przemieszczenie krążka z repozycją, z przechwytywaniem. Bez repozycji z ograniczeniem i bez repozycji bez ograniczenia, bez repozycji bez ograniczenia. Więc zacznijmy od początku. Przemieszczenie krążka z repozycją. Co to znaczy? Z repozycją, to znaczy, powiedzielibyśmy w potocznym języku, z klikaniem. To znaczy, że krążek mamy przemieszczony, czy to całkowicie, czy częściowo, ale kłykieć nam wskakuje na ten krążek. Tak to mniej więcej wygląda, jak popatrzymy sobie na tym preparacie, który już dzisiaj widzieliśmy, i tak mniej więcej wygląda sytuacja, kiedy my stabilizujemy ten krążek. To znaczy, jak sobie popatrzycie na ten film, to widać wyraźnie, że na jednym, na jednym obrazku krążek nam się przemieszcza, na drugim stoi stabilnie. Tylko, że to tak naprawdę jest jeden i ten sam staw. Po prostu zatrzymałem film w konkretnym momencie i zapętliłem to. W którym momencie zatrzymałem ten film? Zatrzymałem przed tym momentem ślizgnięcia się do tyłu. To znaczy, jeżeli u naszego pacjenta siekacze powodują poślizg żuchwy do tyłu, to jeżeli my u niego chociaż troszkę podniesiemy pionowy wymiar zwarcia i wyeliminujemy ten czynnik powodujący poślizg do tyłu, to my nie sprawiamy, że ten pacjent, po prostu przełapuje ten krążek dużo łatwiej. On po prostu przestaje z niego spadać. Całe szczęście dosyć często zmierzamy ku dobremu. To znaczy, tylny biegun krążka ulega wypłaszczeniu. Dzięki temu, że ulega wypłaszczeniu, ten cały wskakiwanie na ten krążek jest dużo łatwiejszy bardzo często przestajemy słyszeć klikanie u tych pacjentów i ograniczenie ruchowe też zaczyna się e, zmniejszać, czyli sytuacja zaczyna się sama z siebie stabilizować. To są ci pacjenci, u których to klikanie ustępuje i to jest dobra objaw, niestety, ale jeżeli klikanie ustępuje i towarzyszy temu ból, no to ja się spodziewam czegoś innego, ale zanim do tego dojdziemy, zanim dojdziemy do zablokowania bez repozycji, to jeżeli adaptacja naszego pacjenta pójdzie w innym kierunku, czyli ten tylny biegun krążka nie ulegnie wypłaszczeniu, a wręcz odwrotnie, ulegnie pogrubieniu, to coraz trudniej będzie nam skoczyć na ten krążek. Coraz głośniejsze będą te trzaski. I to już będzie tak zwane zaburzenie krążka z przechwytywaniem. To będzie ten po angielsku tak zwany catching, czyli czym to się różni. Normalnie bardzo łatwo wskakujemy na krążek. Nie ma tutaj głośnego trzasku. W przypadku przechwytywania, my zaczynamy przemieszczać kłykieś do przodu. W pierwszej fazie ściskamy trochę ten krążek i później, dopiero nagle zaczynamy na ten krążek wskakiwać. Czyli zobaczcie, my mieliśmy przemieszczenie krążka z repozycją i teraz mówimy o tym przechwytywaniu. <laughs> Czyli tym się to różni. Przemieszczenie z repozycją, a przemieszczenie z przechwytywaniem, że my musimy troszkę więcej wysiłku wykonać, żeby przełapać krążek w przypadku przechwytywania. I też trochę głośniejsze są te objawy akustyczne. Zobaczcie, to jest przemieszczenie krążka z przechwytywaniem. Nie dość, że widzimy to na własne oczy, wizualnie, to jeszcze słyszymy to przemieszczenie to pacjent musi się naprawdę wysilić, żeby, żeby wskoczyć z powrotem na ten krążek. No i częsta sytuacja, jemy sobie landrynkę. Pani Stasia zmywa podłogę, gryzie sobie landrynkę bardzo twardą, no ugryzła sobie za mocno i coś tam chrupnęło w tym stawie. Co tej pani Stasi chrupnęło? Przychodzi pacjent i mówi, klikało, przestało klikać, jak przestało klikać, to boli, no i nie może otwierać buzi, tak jak wcześniej mógł otwierać. Od razu nam to sugeruje, no raczej nie jest to problem mięśniowy. Raczej z wywiadu już myślimy sobie, aha, to pewnie jest staw. Co tutaj mogło się wydarzyć? Tutaj nawet okluzja mogła się zmienić u tego pacjenta, dlatego że pionowa wysokość kłykciowa uległa zmianie. Krążek ma 3 mm, że ją trzyma pionową wysokość kłykciową, i on się poślizgnie do przodu, a kłykieć wypełni tę przestrzeń, to po tej stronie zęby się do siebie szybciej zbliżą, czyli powstanie nam zgryz otwarty po drugiej stronie. Tak może się wydarzyć. Czyli zobaczcie na filmie, co może się wydarzyć, jak ta pani Stasia ugryzie się tak z całej siły tą landrynkę i naciągnie sobie te więzadła strefy dwublaszkowej. To nagle się okazuje, że ta cała szpara stawowa nam się zapada zapada się. Czyli mamy tutaj tak zwane przemieszczenie krążka bez repozycji. Czym się to charakteryzuje? Jak popatrzymy sobie teraz na te piękne schematy, to widzimy, że kłykieć przysuwając się do przodu jedynie ściska te dwa bieguny, przybliża je do siebie. Czyli ten krążek ulega kompresji, ale Kłykieć nie jest w stanie samoczynnie zejść niżej, żeby umożliwić sobie łatwe wejście na krążek. I na tych preparatach to doskonale widać. Widać jak ta strefa dwublaszkowa, pamiętajcie, tam były te, te więzadła elastyczne i więzadła kolagenowe. Mówiłem, że więzadło kolagenowe nie jest rozciągliwe, ale jeżeli widzimy na tym obrazie, gdzie jest krążek, a gdzie był wcześniej przyczep tego więzadła, to od razu wyobrażamy sobie, jak bardzo te dwa więzadła muszą być teraz rozciągnięte. I teraz na te rozciągnięte, wrażliwe więzadła od dołu nasze kłykcie uciskają, powodując straszny ból.